Szczecińska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie zastrzelenia 22-latka w sierpniu 2016 roku. Jej zdaniem, funkcjonariusz przekroczył uprawnienia. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy, któremu zarzucono, że będąc funkcjonariuszem policji nie dopełnił ciążących na nim obowiązków służbowych i przekroczył przysługujące mu uprawnienia o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w ten sposób, że niezasadnie użył służbowej broni palnej wobec pokrzywdzonego, czym doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, powiedziała Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. 22-latek, którego policjant śmiertelnie postrzelił w Szczecinie, powinien przebywać w zakładzie karnym, gdzie odbywał karę 2 lat pozbawienia wolności za posiadanie i udostępnianie narkotyków. Mężczyzna wyszedł na przepustkę ze względu na stan zdrowia. Miał wrócić w czerwcu, ale nie stawił się, by odbyć resztę kary. Kiedy 12 sierpnia 2016 roku policjanci chcieli zatrzymać samochód do kontroli, kierowca jednak zaczął uciekać. 22-latek potrącił jednego z funkcjonariuszy. Wtedy ten oddał strzał ostrzegawczy. Kierowca nadal uciekał, więc policjant oddał drugi strzał, który okazał się śmiertelny.